W dzisiejszym vlogmasie razem z Natalią, która przywita się z wami później, dlatego że właśnie kręci sobie włosy, nagrywamy inny film niż mieliśmy na dzisiaj zaplanowany, a wszystko dlatego, że w końcu w tym mieście spadł prawdziwy śnieg, bo do tej pory mieliśmy jakieś tam, wiecie, delikatne opady, które za chwilę się topiły. I właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku zrobimy coś, na co czekałem cały rok. I jeśli mnie znacie, to domyślacie się pewnie, co to będzie, ale zanim to zrobimy, to po pierwsze musimy jechać spotkać się z Jaworami, bo Jawor kupił nowy samochód i dzisiaj nagrywa naszą reakcję na jego furę. Potem będziemy musieli znaleźć odpowiednie miejsce, żeby to zrobić, a potem, no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale do 24 grudnia musimy rozdać wam jeszcze te wszystkie prezenty, bo przypominam, że codziennie pod każdym filmem rozdajemy wam jedną z tych rzeczy. Zniknęły już AirPodsy, tablet i sporo innych prezentów, ale to wszystko jeszcze zostało. A po dzisiejszym odcinku do kogoś z was trafi prezent numer 17, którym, jak widzicie, jest taki oto potężny powerbank o pojemności 10 000 mAh. Żeby go zgadnąć, wystarczy, że pod tym filmem stawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał i walniecie obok dzwoneczek. No i na dole napiszecie byle jaki komentarz, ale nie musicie pisać w nim "biorę udział", bo nie wiem, kto to wymyślił, ale często tak piszecie. Zwycięzcę ogłosimy w jutrzejszym filmie na kanale Natalii o 18:30, bo przypominam, że codziennie aż do 24 grudnia stawiamy dla was filmy. Tyle tylko, że na zmianę, czyli dzisiaj jest film u mnie, jutro 18:30 u Natalii, potem pojutrze 18:30 u mnie, potem znowu u Natalii i tak aż do 24 grudnia. A jeśli chodzi o zwycięzcę z wczorajszego filmu, to mamy tutaj 10 subskrybentów z wczorajszego filmu Natalii i wygrywa Klocu. I to właśnie do Kloca poleci wczorajszy prezent. Ale skoro o prezentach już mowa, to na ich przygotowanie jest już coraz mniej czasu. I jeśli jeszcze nie macie pomysłu na prezent albo dla siebie, albo dla waszych bliskich, to przypominam, że z pomocą przychodzi Play. Play jak co roku przygotował dla was idealne prezenty na święta. I przykładowo w ofercie Mix dostępne są junior boxy w dwóch wariantach, a w każdym z nich znajduje się smartfon, gadżet oraz 100 GB internetu do wykorzystania na social media. W pierwszym zestawie znajdziecie smartfon Motorola Moto E40, bezprzewodowe słuchawki Motorola Verve Buds 100 oraz 100 GB internetu właśnie do wykorzystania na social media. W drugim zestawie z kolei znajdziecie smartfon Vivo Y21s, Xiaomi Mi Smart Band 5 oraz ponownie 100 GB internetu do wykorzystania w social mediach. Jeśli więc nie mieliście pomysłu na prezent albo dla siebie, albo dla waszych bliskich, to mam nadzieję, że teraz już macie. Przypominam, że święta naprawdę już coraz bliżej, więc koniecznie sprawdzajcie oferty z junior boxami w Play, klikając w pierwszy link w opisie. No i wybierzcie ze sobą dla siebie. No ale słuchajcie, my z Natalią, hej Natalia, już możesz się przywitać. Jesteśmy w samochodzie, dlatego że jedziemy teraz szybko spotkać się z Jaworami, bo już na nas czekają podobno, nie daj nam znać wcześniej, żeby zobaczyć ich nowy samochód i... Dobra, i obstawiamy, jaki to będzie. No właśnie. Widzowie już wiedzą, bo ja obstawiam film, ale my nie wiemy. No co obstawiasz, Natalia? Audi RS3 albo... A to jest mój typ, halo! Ale nie, mój też, albo jakiś Volkswagen. Ja obstawiam tak, albo nowy Golf R, albo Audi RS3, ewentualnie S3 też bym obstawiał. Albo Tuareg, albo jeszcze Audi Q8, S-Q8, coś takiego. To jak już będzie, no już duże i drogie też, ale kto wie, no zobaczymy. Dobra, mi do głowy przyszedł jeszcze jeden typ, no. RS-Q3. RS-Q3, a tak jak Makaluch? No, tylko że zielone. Okej, nie trafimy pewnie, znając życie, będzie totalnie coś innego, znając ich. No dobra, podjeżdżamy na parking, gdzie Jaworki podobno stoją i zaraz zobaczymy, co to będzie, widzowie. Chociaż znając życie, stanęli pewnie gdzieś dalej. Dobra, stoją tam, ale samochodu póki co nie widać. Szukaj zielonego. Szukam zielonego. No, nie zgadliśmy, Natalia, co? Spodziewałem się wszystkiego, ale nie znowu cela, tylko że... A nie masz napisu AMG, ale mega fajna furka. Nikt się nie spodziewał tego, wiesz? No, bez kitu, i z powrotem żółte, bo śmiało nie być nigdy, nie, ale widzicie, widzowie, jak jest. Ale dobra, wróciliśmy już do domu, o, i w ogóle dajcie znać, czy macie też choinkę w domu, bo jak widzicie, u nas już od kilku dni jest, ale ten, kto śledzi filmy na kanale u Natalii, doskonale o tym wie, więc subskrybujcie kanał Natix, bo lecimy po 100 subów do końca grudnia. Ale przyjechaliśmy do domu, bo jest 11:35, a my, słuchajcie, dopiero o, z Natalią bierzemy się za śniadanie, bo przed spotkaniem z Jaworami, no, nie zdążyliśmy. No ale dobra, słuchajcie, śniadanko zjedzone, więc odkładamy, o, proszę bardzo, talerz. Kurde. O, teraz git do zmywarki. Jak widzicie, temperatura rośnie, mamy 0 stopni, a zaraz ma być w ogóle na plusie. Więc Natalia, zbieramy się i jedziemy. Gotowa jesteś? Nie, nie jestem gotowa. Ten odcinek będzie chyba najbardziej stresującym odcinkiem. A czemu stresującym? Takich vlogmasów. Wiesz, ja się boję takich rzeczy. Nie wiem, słuchajcie, o co chodzi, Natalii. Sami zaraz zobaczycie, że no nie ma się czego bać. Chyba. W ogóle, Karol i widzowie, słyszeliście kiedyś o czymś takim jak tort ekipy? Co? Na Allegro są torty ekipy, które składają się z puszek na poju ekipy. No nie gadaj. Ile to kosztuje? 4 puszki na dole, u góry 2 albo 3 powiedzmy. No czyli tam powiedzmy 7 puszek, kinder. No ja bym dał za to tak 3 dychy. To 50? Serio? Nie, no nie wierzę, widzę, że torty ekipy na tyle, skąd to nie? Zobacz, czy nie z Gdańska. Ale dużo jest takich w ogóle. O, tu jest na przykład za 125 zł. Co tu jest w ogóle? Z kinderkami. Tort ekipy, widzowie, czajcie? Premium. Premium.
Ale dobra, mamy tutaj przygotowane GoPro ze wszystkimi akcesoriami, bo to nam się w dzisiejszym odcinku może przydać. I Natalia, zbieramy się, bo zaraz jak śnieg stopnieje, to nie będzie tego odcinka. Tutaj w domu. Co? No nie, ty impostorze jeden. Ale dobra, słuchajcie, jesteśmy już w garażu i o, w ogóle, widzę, że sąsiedzi też montują takie duże płytki jak my, bo to jest 2,40 na 1,20 m bodajże i patrzcie, w jakiej skrzyni te płytki przyjeżdżają. U nas w mieszkaniu było to samo i nie pytajcie, jak nasza ekipa była na nas wkurw, jak musiała wnosić to na górę, a potem no montować w mega ciasnej łazience. No dobra, jesteśmy w samochodzie, jedziemy do miejsca docelowego, póki jeszcze jest jasno i póki jeszcze jest śnieg, bo to może być pierwszy i ostatni śnieg w tym miesiącu w Trójmieście. I generalnie w tym roku odbieraliśmy nasze BMW, to było w marcu, nie Natalia? Jakoś tak, 18 marca. I to było akurat po zimie. Wtedy już Becia była na letnich oponach, śniegu totalnie nie było. I tak naprawdę, słuchajcie, cały rok czekałem, aż spadnie śnieg, dlatego że mamy tutaj, co prawda, napęd na 4 koła, ale po wyłączeniu trakcji tym samochodem, no, da się fajnie pobawić. I właśnie dlatego przyjechaliśmy na, jak widzicie, albo czekajcie, idealny, zamknięty i nieodświeżony plac. Lodowisko, bo tutaj jest tak ślisko, że nie można stać nawet. O kurde, jest idealnie. I właśnie do Natalia sprawdzimy możliwości naszego samochodu w końcu, w śniegu, w zimie i... Nie mogę się doczekać, słuchajcie, czekałem cały rok, żeby zobaczyć, jak Becia lata bokiem po śniegu. Opony oczywiście mamy zimowe, niedawno wymieniane. I zobaczymy, co ten samochód potrafi. Ja nie mogę, ja się ślizgam. Bo na mokrym asfalcie, po deszczu, no potrafiła Becia latać bokiem, mimo tego, że jest to właśnie X-Drive, czyli nawet na 4 koła. I Natalia, wsiadasz od razu? Nie, ja najpierw nagram z zewnątrz. Czemu? Tak będzie chyba lepiej. Dobra, wiesz, że potem ty będziesz, nie? Kierowała. Tam przyjechał ktoś właśnie, widzowie. Mamy kandydata chyba. Dobra, wiecie co? Zjedziemy mu. Niech on sobie zacznie, żebyśmy mieli wolny placyk. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, co tam koledzy BMW zrobią. Uwaga. Tam jest tylko napęd na tył chyba, ale oj, coś... Coś nie za bardzo. A dobra, może teraz, uwaga. No, troszkę lepiej, ale... O, no coś tam. Zamontujemy sobie, o, GoPro na szybie, żebyście mieli też widok ze środka. Tu z tyłu Natalia będzie nagrywała, tak? Póki co Natalia, tylko ostrożnie, bo ja nie wiem, wiesz, musisz być czujna, nie? Nie, no dobra, ja będę uważał na ciebie. Dobra, coraz więcej ludzi tu przyjeżdża, więc musimy działać, póki mamy jeszcze w miarę wolny. Natalia, to co, poczekasz tutaj, ja wsiadam środka i... Tak jest. Okej. Dobra, witam w środeczku, zapinamy pas, wyłączamy kontrolę trakcji całkowicie. Dobra, dajemy sport... Plus możemy dać. Okej. Okay. Drive i uwaga. Ja zawsze na niego krzyczę, jak on tak robi, jak jest sam, to bardzo to odwala. Słuchajcie, aż zadziwię, totalnie nic nie mówię, to jest taki fan. Samochód idzie tam, gdzie ja chcę, to jest piękne. Myślisz, że ja coś takiego zrobię, chyba go pogięło, co jest? Jak? Właśnie mówiłam, widzą, że już widzę w środku, nawet jak się śmiejesz, jak ci się Micha cieszy. Jaki fan. Normalnie złoto, idzie tak? Jak po nitce. Ale ty chyba oszalałeś, że ja coś takiego zrobię? Nie robisz to dzisiaj. Nie, ja się boję, Karol. Siadasz już czy nie? Nie. Jak facetowi niewiele potrzeba do szczęścia. Po prostu wystarczy śnieg i auto. Szkoda mi trochę samochodu, ale do tego jest podolony chyba, nie? I ty. I teraz lewo. Ja pierdzielę, to jest niesamowite. Kocham to auto, serio. Ja pierdzielę, widzowie, ale bym się wywaliła, po prostu to by było nagranie roku. Dobra, damy odpocząć chwilę samochodowi. Ja pierdzielę, jaki to jest fan. To jest nieprawdopodobne. Tam nas nagrywali na zmianie, nie wiem czy nie widzowie. Serio? Jedziemy zaraz, wsiadasz w środku, jest taki fan. Nie, no ja się boję, Karol. Niech odpocznie chwilę Becia. Dobra, jesteśmy teraz w samochodzie razem z Natalią. Natalia zestresowana lekko. Boję, Natalia, nie, bo się tu jest plac, widzisz, ogromny. Na drodze publicznej tego nie robimy, tak? I zobacz, Natalia, jak to jest ze środka. Wydaje mi się, że środka jest lepiej. Ready? Nie. Jezu, ja się boję, widzowie, takich rzeczy. Jak ten śnieg mi tutaj lata, ty nie. Jezu, ktoś nas nagrywa, jeszcze widzę. I tak, i lecimy sobie. Dobra, ale chyba Hyperion jest gorszy, wiesz, w Energylandii? No raczej, tak, no tutaj jest 40 na godzinę, a tutaj 30 gdzieś, nie? Co? Jak
widzę, się nie klada normalnie obok mojej śluby. Dobra, wystarczy, Karol, bo już mnie ręka boli. Dobra, teraz ty, Natalia, będziesz próbowała. No i co, tak strasznie? Jest fajnie, ale ja i tak jestem troszeczkę, wiesz, taka spięta, nie? Ale i tak, że Natalia wsiadła, to jestem w szoku. Trzeba poczekać, no. Musiał mi zrobić test bezpieczeństwa Beci, czyli z włączoną trakcją pokazać mi, że jeździ dobrze po śniegu. Żebym się nie bała jeździć później. Dobra, no teraz mam już zaburzone patrzenie po prostu. Zrobimy teraz bezpieczne jazdy, ale tam jeszcze, słuchajcie, więcej śniegu. Myślę, na tamtym placu wjechał, bo tam będą fajne ujęcia, Natalia. Dobra, zmieniliśmy plac, bo tu jest więcej śniegu i spróbujemy nagrać jakieś fajne ujęcia, jak trochę ten śnieg lata. Na mnie oczywiście. Nie na ciebie, kochanie. Mały update, patrzcie, Karol mnie tak obsypał śniegiem, że po prostu masakra. Dobra, obejrzałem ujęcia, no i tutaj jest jednak lepiej. Dawaj! No, panowie chcieli być chyba na filmie i nie chcecie samochód jeszcze schodzi chwilę. Damy tobie, Natalia, żeby spróbować. Tu jest taki plac duży, że nic się nie stanie, spokojnie. Nie. Ja nie wiem, jak to się robi, Karol. Ja też nie wiem, widzowie, kurde, robię, wiecie, no czuję wszystko. Uff, trzymajcie kciuki. Dobra, ja zapnę, słuchajcie, pas tutaj oczywiście, żeby nie było. Natalia, teraz tak, masz wyłączoną kontrolę trakcji, nie? A weź na pół najpierw. Na pół chcesz? Dobra, no. To czekaj. I teraz tak, skręć sobie kierownicę. Na maksa? Na maksa skręć. Mamy drive, mamy. I teraz kopnij w gaz, nie? Po prostu. Ale mocno? Kopnij i puść. Nie, ale patrz, kopnij, puść i zobacz, co się stanie z samochodem, nie? Dawaj, no. Dobra, puść. Okej. Widzisz? Dobra, teraz mocniej kopnij. Troszkę dłużej, dawaj, no. Dobrze, dobrze, dobra, dobra. No jest okej, okay. No i co? I co nie umiesz? Teraz skręć kierownicę w drugą stronę. Daj, dobra. Okej, no to już mamy. Jest bardzo ładnie, ale teraz tak, Natalia, daj w prawo jeszcze, tak jak miałaś, nie? Jak ci powiem, to odkręć w drugą stronę, ale bez gazu, dobra? Puść gaz wtedy, okej? Okay? Gaz, jeszcze gaz. I prostuj. Dobra. Idealnie. Bardzo ładnie i teraz jak prostujesz, to dodaj gazu jeszcze. Gaz, spokojnie, żeby się obrócił. Dobra, i w drugą, i gaz. Dobra, i w drugą. O, no i nic. Dobrze. Dobra, jak czujesz, że już za bardzo leci bokiem, to odpuść trochę gaz, nie? Ja nie wiem, kiedy leci za bardzo bokiem. No, cały czas leci bokiem. Ja ci powiem, no dobra. Dobra, nagrajmy teraz z zewnątrz. Mam cię samą tu zostawić? Tak. Ale ja tylko zrobię delikatnie w prawo. Dobra. Dawaj, kochanie, let's go. Dobrze! Ten strach w oczach. No i co, elegancko. Jestem drifterką? No prawie, tylko jakbyś jeszcze pełny obrót walnęła, wiesz? Mocniej! Dobrze! Dobra, teraz przytrzymujemy, słuchajcie, i wyłączamy trakcję całkowicie, okej. DST dezaktywowane. O, nie będzie różnicy! Dobra, odpuść gaz. Wiesz, nie ma co go piłować, jak on już na maksa, nie? Daj w lewo teraz. Jest różnica, Karol. Jest różnica? No, nawet na początku, jak startował. Dobra, dawaj. I puść już gaz. Dobra, i gaz teraz. Gaz. A? Nie, boję się. Nie bój się, bo musisz kopnąć, jak on leci, to odpuścić i potem jak już będzie ten tracił, to znowu kopnąć. Odpuść, gaz, odpuść, gaz. A, troszkę za późno, ale no, jest okej. Okay. Dobra, starczy już tej zabawy. Już? No. No dobra, wystarczy tej jazdy na dzisiaj. W sumie plus jest taki, że samochód się trochę umył, bo był już taki z tym, że masakra, a ten śnieg trochę opukał. No tutaj to się średnio umył. Dobra, no tutaj może nie najlepiej. Ale w ogóle, teraz czas wracać do domu na obiad i po drodze zajdziemy w jedno miejsce chyba. Jakie miejsce? Też jak ostatnio w TK Maxie szukaliśmy tej kolorowej, gorącej czekolady niebieskiej. No. To teraz będzie obok innego TK Maxa. Okej. To może spróbujemy? Dobra, podjechaliśmy do TK Maxa, ale w ogóle przez ten śnieg, który, wiecie, jest w kołach, no po tej naszej jeździe. Jadąc tak nas trzęsie trochę, nie? Nierówno, wiesz, te koła jakby wiesz. Pracują, no nie wiem, to, jak mam to nazwać. Dlatego Natalia będzie musiała podjechać na mynie. Wtedy... O, to kolejny świr taki jak my. I wtedy do domu na jedzenie, jak jesteś głodna. Spokojnie, jeszcze chwilka. Dobra, jesteśmy i szukamy, jak to było niebieskie, różowe kakao, tak? Gorące czekolada. Gorące czekolada. Dobra, ale to jest to samo, kakao i gorąca czekolada. No dobra, niestety to ta czekolada nie jest napisana, no, chyba, bo dwa razy próbowaliśmy. Nie ma. Ale w ogóle powiem wam, że kurde, czuję już taki klimat świąt, przez to, że jest śnieg, te wszystkie lampki. No właśnie, przez te vlogmasy, nie wiem, jakoś tak. Tak szybko mamy choinkę. Tak szybko choinka, w ogóle mamy choinkę, no nie? Teraz pojedziemy sobie na myjnię, ale dzisiaj będzie krótkie mycie, Natalia, bo jest tyle śniegu, tyle soli, wszystkiego, że nie ma sensu, słuchajcie, szorować auta.
No dobra, jednak widać różnicę po umyciu. Szkoda tylko, że tak czysty samochód będzie przez jakieś, no max 15 sekund, odkąd wyjedziemy. Karol, w międzyczasie kupiłeś samochód, znalazłem świąteczną pizzę. Ja w ogóle chciałem samochód, Natalia mówi, Karol, włączaj nagrywanie. No i się okazało, że jest świąteczna pizza. Ostatnio były burgery, więc też. No właśnie, nie pokażemy wam jeszcze, jakie ma składniki, bo to widzieliśmy. Tylko zamówimy, odbierzemy wtedy, nie? Dobra. Dzień dobry, pan cały chciał zamówić waszą pizzę świąteczną, bo widziałem, że macie taką. Tak. To poproszę i jeśli można, to z odbiorem osobistym, dobra? Ja podjadę po nią. Dobra, to tak myślę na 16:30-35. Dobra, fajnie, to będę, dzięki wielkie. Mamy 16:07, więc akurat zanim dojedziemy i tam ogarniemy jakiś parking coś, to pizza powinna być gotowa. Dobra, jesteśmy już bardzo blisko pizzerii, ale obok jest Lotto i stwierdziliśmy, że chyba czas zmienić te zdrabki z odcinka, w którym musieliśmy przeżyć jak najlepiej dzień za świąteczne zdrabki, bo nadal w sumie tego nie zrobiliśmy, a no trochę do odebrania mamy. Teraz mamy to, nagrody odebrane, szkoda tylko, że ten hajs już wydaliśmy w tamtym odcinku. Dobra, teraz idziemy, słuchajcie, do pizzerii, bo nasza świąteczna pizza, nie wiem co z tego będzie, powinno być gotowa. No dobra, wróciliśmy do domu i tu w tym kartonie znajduje się, Natalia, nasza świąteczna pizza. I jedyne co ja czułam przez całą drogę, to zapach cynamonu. Tak. Tak mocno cynamonowa chyba. No właśnie, jeszcze jej nie otworzyliśmy, ale Natalia, chyba czas to zrobić. I uwaga, nasza świąteczna pizza wygląda tak. Ej, tak szczerze, na pierwszy rzut oka nie wygląda jak świąteczna. No nie wygląda, ja tu widzę boczek, co tu jest w ogóle, czekaj. Wszystko to jest cynamon. To jest sos cynamonowy, tak? To nie jest pomidorowy, okej. Okay. Tutaj widzę pomarańcze, kawałki. Ja pierdzielę, widzę pizza z pomarańczą, ale co jest? Pachnie tak cynamonem, że aż po prostu w nosie kręci, nie? No, ale tak szczerze, Natalia, ta pizza jakoś mega mnie nie zachęca, ale może obroni się smakiem, zobaczymy. Ale dobra, nie ma co, Natalia, wybieraj sobie kawałek dla siebie, zobaczymy jak to smakuje. Dobra, to ja chcę ten. Zwykła jest cienka, no, i taka sztywna. To nie jest taka neapolitańska, no, pizza, to jest, nie? Ale cieńszej pizzy widzę, dawno nie widziałem, tak szczerze. Ja jestem miło zaskoczony, mi smakuje. A ja negatywnie chyba. Huh? Tam jest taka co bardzo cynamonowa. Nie pasuje mi to połączenie. No właśnie, parę rozmiarów temu jedliśmy burgera świątecznego. Był bardzo dobry. No pizka jest gorsza, ale... Burgera mogłabym polecić wszystkim, a pizki bym nie poleciła. Pomu nie mam, ale do zjedzenia.